Zawód, któremu się za chwilę przyjrzymy, ma bardzo wąską specjalizację. Technik elektroniki i informatyki medycznej to specjalista, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie placówek medycznych. Technik elektroniki i informatyki medycznej kontroluje i przygotowuje sprawność elektronicznych urządzeń medycznych. Wykonuje pomiary, ocenia je, przygotowuje i planuje renowacje, naprawy i przeglądy sprzętu medycznego oraz prowadzi szkolenia z zakresu ich obsługi. Technik elektroniki i informatyki medycznej powinien odznaczać się spostrzegawczością, koncentracją, powinien być osobą odpowiedzialną. Cenne w tym zawodzie są zainteresowania elektroniką, techniką oraz zdolności manualne. Przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu to wady wzroku i słuchu nie poddające się korekcji, zaburzenia psychofizyczne, ograniczenia sprawności rąk oraz przewlekłe choroby skóry dłoni. Kwalifikacje zdobywa się w 2-letniej policealnej, stacjonarnej szkole dla młodzieży oraz w stacjonarnych szkołach dla dorosłych. Naukę kontynuować można na uczelniach wyższych, na kierunkach takich jak elektronika, telekomunikacja oraz na kierunkach medycznych. Technik elektroniki i informatyki medycznej znajdzie zatrudnienie w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i urządzenia medyczne, zakładach rentgenowskich, fizykoterapeutycznych, konserwujących sprzęt, a także w biurach technologiczno-konstrukcyjnych. A teraz przyjrzyjmy się pracy tego specjalisty. Nie istnieje coś takiego jak typowy dzień pracy. Każdego dnia wykonujemy inne czynności, naprawiamy inny sprzęt w różnych miejscach, najczęściej w szpitalach. Najczęściej robimy różnego rodzaju kalibracje, ustawienia sprzętu, sprawdzamy skuteczność, robimy różnego rodzaju przeglądy, a w zależności od tego, do jakiego rodzaju sprzętu jesteśmy wzywani. Przegląd rentgena wygląda inaczej niż przegląd USG, tak? Także ogólnie rzecz biorąc musimy sprawdzić, czy parametry sprzętu odpowiadają tym parametrom, które są założone w instrukcjach serwisowych czy użytkownikach. 95% sprzętu, który mamy dzisiaj, jest to sprzęt cyfrowy. Kiedyś było dużo sprzętu analogowego. W tym momencie bez znajomości informatyki praktycznie nie jesteśmy w stanie pracować. Bierzmy pod uwagę, że my nie należymy stricte do medycyny, pracujemy dla medycyny. Musimy podporządkowywać się pod hierarchię panującą w medycynie. Chodzimy po szpitalach i mamy kontakt ze wszystkim, co w tym szpitalu się znajduje, więc zagrożeń jest dużo, ale jeżeli się pracuje mądrze, używa się sprzętu, żeby zabezpieczyć siebie przed ewentualnymi zdarzeniami, to rzadko kiedyś można coś złapać. Tak? Praca jest w sumie bezpieczna, czysta i miła. Jest to zawód, który pozwala zaplanować sobie życie, moim zdaniem, bo nie mamy konkretnych godzin pracy, nie mamy konkretnie, nie jesteśmy zmuszeni do takiej stagnacji, tak? Musimy cały czas się uczyć. Dobre firmy, w których można się zatrudnić, dają przynajmniej 3-4 razy do roku szkolenia. Jeżeli będziemy uczestniczyć na tych szkoleniach, to praktycznie nie będzie jakichś większych problemów, tak? Jeżeli ktoś nie chce się uczyć, został na pewnym etapie, będzie miał problemy ze wszystkim. Tak? No w ten sposób, tak jak wszędzie, w każdej działce.